Dzień dobry wszystkim. Jest bardzo wcześnie. Dzień dopiero wstaje. Ja już po śniadaniu, po kawie i jadę w pole. Dzisiaj kolejny dzień szarpania słupów betonowych. No muszę tą pracę wykonać. Sama się nie zrobi. Wszyscy jeszcze śpią. To na razie tyle. Witajcie. Dzisiaj cały dzień robiłem przy słupach na polu. Trochę tam już roboty zrobione. No ale jeszcze trochę przede mną pracy. No i krótko mówiąc, nie wyrabiam się. Tyle tego do zrobienia, że już człowiek nie wie, w co ręce włożyć. Tutaj słuchajcie, zetor przygotowany, widzicie, do złożenia. Cały korpus, tylko koła mu pozakładać. Tutaj belkę, chłodnicę wrzucić, drobiazgi tutaj, świece żarowe wkręcić. I co tam jeszcze? Aha, kolumnę kierowniczą, fotel, koła i wyjechać, prawda? Oblachowanie tam, pewnie tamtą maskę dostanie, nie wiem, no ale to jest to. No i z kolei słuchajcie, tutaj do tego drugiego, 47 rok, one są fajne, oba z 47 roku w oryginałach. I fajnie to widać, bo ten jest trochę inny i tamten trochę inny. No i co? No tutaj założyłem ten błotnik jeden. W każdym razie założę na razie takie jakie jest na tym kapciu. Opona jest do wymiany niestety, no ale założę po prostu, żeby on jakoś wyglądał i w razie czego można go po prostu przetransportować. Gdzieś widziałem komentarz taki do jednego z filmów, po co ja to po prostu robię, jak to i tak wszystko będę musiał remontować. Ja go chcę mieć w całości, bo tutaj mam trochę gratów, tam mam trochę gratów, tam jeszcze co innego i właściwie nie wiem co mam, a czego mi brakuje. Zaczynam po prostu się w tym wszystkim gubić. No i to mi taka sytuacja mi bardzo, bardzo nie odpowiada. Chcę to po prostu zmienić, dlatego to składam wszystko, albo wtedy po prostu komuś oddam ten ciągnik do remontu. Albo wymienię się powiedzmy na coś innego, jakiś inny ciągnik i tyle. No, taka jest idea, taki jest pomysł po prostu na te ciągniki. Znam się na tym właśnie, jaka jest historia tych ciągników, skąd się wzięły, jak to się zaczęło, który, jaki model, jaki element, z którego rocznika, gdzie, co miało być. O, to możecie pytać, to zawsze Wam chętnie odpowiem. Jedna ciekawostka, która dotyczy Zetora 47 rok, to właśnie tego tutaj, to spójrzcie na ten bardzo ciekawy hak. Nie wiem od czego on jest, ale jest świetny, mi się bardzo podoba. Zawsze był tutaj, powiedzmy, na tej belce, w tym miejscu. Ja gdzieś mam takie coś, tylko gdzie? Może Wam pokażę. Nie, tu na tej belce nie mam. To może na tej drugiej belce mam. O, tu jest, widzicie? O, i na tej belce tak wygląda hak zetorowski. Natomiast tu jest takie coś, ktoś to przykręcił. Od czego to jest, taka zagadka? Jeśli ktoś z Was wie, no to chętnie piszcie w komentarzach. No naprawdę fajne, ciekawe. Być może po prostu ten hak przełożę do któregoś z zetorów, które zostają u mnie, bo mówię, ten zetor na pewno pójdzie na wymianę i ten drugi również. Także takie coś. No nie mogę mieć tego, słuchajcie, ileż ja mam tych zetorów, już sam nie wiem. Także po prostu coś muszę zrobić, miejsce dla innych sprzętów. No i tak sytuacja wygląda. Dobra, no to co, zabieramy się do roboty. Przede wszystkim najpierw to koło stawię do tego ciągnika tutaj, bo to mnie po prostu męczy, że on na tych trzech kołach stoi. A po co mam się męczyć? No to jedziemy.
No i założymy teraz, słuchajcie, mocowania na koła. No, ile tam stoi na czterech kołach? Mówię, ta jedna opona, ona się nie nadaje do niczego. Zresztą widzicie w tej chwili bieżnik założony odwrotnie. A to tylko dlatego, że nie zwróciłem wcześniej uwagi. To koło było lewe. Ponieważ na feldze jest od zewnętrznej strony wentyl i tak to musiałem założyć w tą stronę. Także co? Błotnik można drugi już montować tutaj. On już musi stanąć na własnych kołach. O! Dobra, zamontujemy drugi błotnik. No, drugi błotnik przykręcony. Widzicie, to jest ta nakładka na ten oryginalny właśnie błotnik tutaj. On jest w całości, z przodu, z tyłu. Nigdzie tutaj nie jest jakoś powycinany. Jest podobny do tamtego w każdym razie. Tutaj widzicie, są jeszcze mocowania. To jest tylne akurat mocowanie na lampę, które miało być z prawej strony. W pierwszych, co do 25, tak na marginesie. Tu widzicie pierwszy typ, 60 rok szlówki. To było do końca 60 roku, można powiedzieć. To były te szlówki. Potem były już te wmontowywane i przykręcane od spodu, nie na te nity. To jest mocowanie prawej tylnej lampy, ale po roku 64, wtedy kiedy wyszły przepisy, że trzeba było to zmienić. No i ciekawostka, słuchajcie, bardzo ładny uchwyt. No i teraz pytanie, czy to można by nazwać uchwytem do szperacza, czy może do flagi? No, fajna sprawa, słuchajcie. No, to takie, jeśli chodzi o to, no to co, błotniki się trzymają w tej chwili, są na miejscu, zbiornik, kolumna, filtr, teraz trzeba by tu jeszcze, no tamtą przekładnię muszę dać, tutaj jeszcze tablicę z zegarami, fotel może jakiś znajdę, zobaczymy, bo tutaj to ma być ten fotel na róże nieszczęsny, to jest temat kosmiczny do kupienia, no zobaczymy, mam tylko jeden oryginalny taki. No i co? Jeszcze parę drobiazgów, filtr paliwa, chłodnica, no i powoli, powoli zaczyna ten zetor mieć już wygląd. No w każdym razie na pewno to już jest sporo, jesteśmy bliżej oryginału, jak byliśmy, kiedy tutaj był ten nieszczęsny silnik ifoski. Słuchajcie, tu jeszcze jest ta rączka tego hamulca ręcznego. Ja z tego, co tutaj widzę, to wygląda mi on na wyginany. Ktoś to nawet całkiem nieźle zrobił, bo powinien być tutaj prosty hamulec ręczny, ale ktoś go wygiął, żeby się... To jest kwestia wsiadania, no to tak, jak to tam lubi, nie? W każdym razie tak wygląda. No tutaj fajnie, że to koło... Mówię, jeszcze raz powtarzam, jakby ktoś z Was miał taką oponę, no to ja chętnie się na nią piszę. No i co? Tutaj, no mówię, to jest to koło takie, jakie jest, inne nie będzie. No ale zaczyna być zetorem. Słuchajcie, można jeszcze zrobić taki numer, że ja tutaj to przyłożę teraz maskę, żeby fajnie wyglądało. Czekajcie. No a teraz? Tylko ta maska, tak mówię, prowizorycznie, za to powiem Wam, że ma bardzo ładne lampy. Fajne odbłuśniki tu są
To są oczywiście oryginalne czechosłowackie lampy dozytora 25, później stosowane w majorach, ale to są te lampy, co trzeba. Przy czym to jest 47 rok, to też przy okazji. Tutaj w tym modelu powinny być duże lampy, nie te mniejsze, a te większe. Też Wam zaraz pokażę, na czym polega różnica. O, i zobaczcie. Jak będziecie składali to lata 40, spójrzcie na wielkość, widzicie? Jest ewidentnie lampa dużo większa. Obie są PAL Czechosłowacja. Tutaj jak wyglądają te lampy z góry, widzicie? Na czym to polega? To jest takie przecięta piłka na pół, a to jest takie jakby jajko właśnie, widzicie? Szerokość chromu. Szerokość chromu jest zbliżona. W każdym razie ta lampa jest dużo, dużo większa. No i to jest lampy właśnie w latach 40. były montowane te, a później te w Bocianie wstępnie, a następnie w Majorach i Pochodnych. Stosowano te lampy, mogę śmiało powiedzieć, do końca lat 60. Dalej się już nie interesowałem ciągnikami, więc nie mogę powiedzieć. No, ta maska tutaj, ona jest tylko o tak na razie na sztukę założona. Ona pójdzie do tego zetora, dlatego że on jest niebieski i ta niebieska maska będzie fajnie w nim wyglądała, także będzie kolorystycznie tutaj grało. Nie wiem, czy znajdę zieloną maskę, bardzo bym chciał, tak żeby pasowało do błotników. No ale zobaczymy w praniu. Może kolega, który tak śledzi kanał, będzie mógł po prostu mi w tym pomóc. No zobaczymy. Także to jeśli chodzi o tego zetora, ten już wygląda jak wygląda. Ta miska na razie na tym silniku musi być, ponieważ ja tam muszę jeszcze założyć głowicę do niego. Gdzieś miałem. No ale muszę ją poszukać, bo słuchajcie, w tym bałaganie no to nie jest takie łatwe. I ona tutaj z powrotem wyląduje. Także to jeśli chodzi o Zetora 25, 47 rok. I tu Zetor 25, 47 rok. Pierwszy Zetor w mojej kolekcji. Tak. No ciekaw jestem, do kogo z Was trafi ten zetor. Kto nim będzie zainteresowany, jak go złożę i postawię go na kołach, wyjadę już w takim mocno, mocno oryginalnym komplecie. No i jak się Wam będzie ten zetor remontowało, jestem bardzo ciekawy. No w każdym razie obydwa te zetory, tak jak mówię, opuszczają mój garaż i zobaczymy, kiedy to się stanie i przede wszystkim jak będę gotowy, no to oczywiście zobaczycie w całości gotowe, przygotowane zetory. To tyle na dzisiaj. Zapraszam do oglądania. No, ale zanim jeszcze wyruszymy po tą akcję drzewo, to muszę Wam powiedzieć, że trzeba dolać oleju, ale tym razem gęsty. Tamto, co było płukane, to było płukane, no ale olej musi być.
No, olej dolany już. Jeszcze trochę tylko sprawdzimy na bagnecie. No już jest, ale jeszcze trochę. Kupiłem gęstszy HL68.